Siemacie, przychodzę do was z Zalanego Trójmiasta, z Zalanego Gdańska, Sopotu i Gdyni, a ja znajduję się w Gdańsku na raporcie trójmiasto.pl. Tam widać filmiki różnych czytelników, którzy stawiają te filmiki, no po powiem, konkretna jazda była. Dodatkowo władowania takie, jakie tutaj miały miejsce, to dawno nie widziałem, powiem wam szczerze, no total. Sprawa dotyczyć będzie, z którą właśnie, jak powiedziałem, dzisiaj przychodzę do was, wystąpienia biegłej. Sprawa dotyczyła rapera Stopy. Ona biegła została powołana, żeby tam ustalić odpowiednie sprawy, treści. Natomiast wyszła z tego groteska. Tam później adwokat zadawał tej pani biegłej pytania. Z tych pytań wyszła, powiem wam, no, kompromitacja. Ja to bynajmniej tak oceniam. Gdzie to oglądałem? Oglądałem to na Wykopie. Tam ktoś z użytkowników, uczestników, czytelników udostępnił to. I ja miałem podobną sprawę, powiem wam, i być może z tego coś zaczerpniecie, co teraz wam powiem. Być może czegoś unikniecie, a może skorzystacie na czymś w przypadku, jeśli będziecie, nie wiem, pozwanymi, no to wiadomo, nie? No to może lepiej być opinia, prawda? Chociaż czasami może być też ekspertyza, albo ocena, albo jeszcze coś, wiecie, nie? Albo jakieś inne, w zależności od tego, po której stronie barykady się znajdujemy. Także, no słuchajcie, może to być, wiadomo, ocena, może być to, oceny są różne, może być to, tak jak właśnie powiedziałem, wycena, ocena stanu technicznego, opinia, ekspertyza, wydawane przez różne instytucje, na przykład przez Instytut Badawczy, to też jest taka możliwość, Instytut Naukowy, Instytut jakiś specjalistyczny, bo też możecie się w razie czego zwrócić, jeśli na przykład będzie się zwracać, nie wiem, będzie to biegły, można, jeśli nie będzie biegły, nie będzie chcieli do biegłego, to na przykład, nie wiem, do rzeczoznawcy, a czasami, no to różnie bywa, to już musicie sami już ocenić, do kogo, co, jak. Natomiast w trakcie rozprawy warto sobie zadać pytanie, albo też sędziego podpytać, albo też, jeśli macie adwokata, jak w danym przypadku postąpić, nie? I słuchajcie, i tak jak mówiłem wcześniej, bo to jest właśnie dla was taka porada, ja tak miałem problem z tym, ja miałem, powiem wam, sprawę w sądzie, nie? Ja byłem powodem, pozwałem daną osobę o zniszczenie, że tak powiem, mojej budowli. Przystępując do rozprawy, miałem ekspertyzę rzeczoznawcy, który był jednocześnie biegłym. Miałem zeznania świadków. Słuchajcie, dużo świadków było. Miałem zaświadczenia zarządu, że dana budowla postawiona została nielegalnie. No i miałem, słuchajcie, przede wszystkim wreszcie pozwolenie na budowę. Otóż ta strona pozwana nie miała nic. Nic, kompletnie nic. Nul. Zero. No i co? I powiem wam, że biegła w trakcie rozprawy zeznając, no kompletnie nic nie wiedziała. Dlaczego to właśnie mówię wam, nie? Ona kompletnie nic nie wiedziała. Ona została poproszona przez sąd o wydanie opinii. I to jest opinia. Opinia. No tak jak słyszymy, opinia, tak jak ją czytamy, co to jest opinia, nie? To opinia to jak to tam chcielibyśmy użyć terminów różnych jakichś naukowych, prawnych, to słuchajcie, jak to czytając, to można zgłupieć, ale to tak na notabene, to jest opinia, nie? To jest po prostu, wiadomo, są tam określone punkty, kolejność, zawartość tego opracowania, którym ta opinia musi podlegać, natomiast nie zawsze ta opinia jest sporządzona profesjonalnie, tak jak powinna być.
Często są tam zawarte jakieś, wiecie, różne domysły, niedomysły, dlatego jest to opinia. Ja nie jestem prawnikiem, natomiast często spotykam się właśnie, jak czytam gdzieś coś, słuchajcie, że znowuż biegły wydał opinię, a tą opinią to można sobie 4 litery podetrzeć, nie? Także taka jest, chociaż nie chcę ujmować żadnemu biegłemu, wiecie, bo akurat no tak jest, że sprawy negatywne są naświetlane, nie? No ale często słyszę. No i teraz właśnie ta sprawa tego rapera Stopy, no i tam groteska była, to słuchajcie. No i ja też zadawałem pytania, słuchajcie, swojemu biegłemu z zakresu budowli, stosowanych materiałów, rozwiązań konstrukcyjnych i tak dalej. Słuchajcie, biegły nic nie wiedział, nic, kompletnie. A to była opinia. Koniec końców wyszło, że to ja to w ogóle, wiecie, sobie pozwoliłem tam na nie wiadomo co, chociaż ja miałem pozwolenia, a ta druga strona nie miała i żądałem przywrócenia budowli do stanu sprzed uszkodzenia, nie? No i słuchajcie, i teraz tak, właśnie sobie zastanówcie się, czy wam, co wam będzie potrzebne, czy będzie, bo może macie sprawę w sądzie, lub będziecie mieli kiedyś, lub mieliście, a teraz zobaczycie, że to wiecie, lipę żeście zrobili, albo dobrze zrobiliście, nie? Także zastanówcie się w trakcie rozprawy, czy wam jest potrzebna ekspertyza, czy wam jest potrzebne, co wam jest potrzebne, nie? Czy ocena, czy co, czy opinia, no tak jak wam wcześniej mówiłem, nie? Bo to jest bardzo ważne. A może właśnie ocena, opinia jakiegoś, albo ekspertyza, albo jeszcze coś, jakiegoś instytutu naukowego, badawczego lub specjalistycznego, może jakiegoś profesora z zakresu swojej dziedziny, w której akurat sprawa wasza się znajduje w sądzie. No i wiecie, on też może służyć poradą. No wiadomo, wszystko jest nie za darmo. No więc ja miałem tą rozprawę, słuchajcie, ja ją, powiem wam, przegrałem tą rozprawę. Koniec końców wyszło, że to ja, to tak jak wam mówiłem, że na końcu powiem, że ja to jestem cham, bo żądam teraz już przywrócenia, że niech to sobie stoi, a w ogóle to moją budowlę, to powiem wam, sąd mi dał do zrozumienia, że kwaśne deszcze zniszczyły. Rozprawa odwoławcza odbyła się w sądzie okręgowym, czy tam apelacyjnym, już nie pamiętam, okręgowym w Gdańsku. W wyniku tej rozprawy okazało się, że moja apelacja nic nie dała, odwołanie, czy jakby to powiedzieć. Rozprawa trwała, ja wiem, 3 minuty. Przerwa wydaniu. Ja wiem, trwa może z 5 minut, bo sąd powiedział, sąd musi podjąć decyzję, czy coś takiego. No i wyszliśmy i w trakcie, jak już weszliśmy, sąd od razu odczytał mi, że potrzebuje to i to i to i to i w związku z tym i z tym. Uzasadnienie przeczytał mi długi taki sztapel słów, słuchajcie, kiedy to zostało napisane, nie wiem. Bo nie ma takiej fizycznej możliwości, chyba że to, nie wiem, ufoki pisały. Jeśli wyrok został wcześniej już wydany, to powiem wam, nawet nie trzeba było mnie wzywać na tą rozprawę, skoro wszystko już zostało podjęte. Bez sensu, ja rozumiem, że tam różne względy, czy to formalne, czy to merytoryczne, ale jeśli to tak wygląda, że człowiek jest wzywany, słuchajcie, tylko po to, żeby się dowiedzieć, że przegrał rozprawę, to powiem wam, to jest śmiechu warte. No ogólnie ja z sądami miałem zawsze bardzo złe przejścia, a między innymi też ostatnio miałem rozprawę, w której też byłem powodem, nie to, że tam, wiecie, ja pozywam, ale czekałem, słuchajcie, długo, ponad pół roku na rozprawę.
No także widzicie, także zastanówcie się, czy wam właśnie jak wam lepiej będzie, czy lepiej, czy sobie wiadomo, jak się jest pozwanym, to lepiej może opinia, bo tam wiadomo, można różne rzeczy wywodzić z tego, a później jeszcze jak się bieguje z wzywany, to tam już w ogóle wiecie, chocki klocki. Także kochani, ja może troszeczkę tak chaotycznie do was tutaj tak mówiłem, ale no dużo rzeczy chciałem zawrzeć, a nie chciałem się też wiecie tak, że tak powiem rozłazić, żeby ta moja wypowiedź była taka rozlazła. Chciałem trach trach powiedzieć wam, no i zaczynam tutaj zaraz wrzucać filmik, bo chciałem dzisiaj wrzucić akurat filmik, czasu troszeczkę znalazłem. W związku z tym właśnie tą sprawę chciałem poruszyć tutaj właśnie, tak się wyrażę, na antenie. Kochani, ja się kłaniam wam i jeszcze raz na końcu polecę standardowo. Nie wiem, czy już polecałem, bo tak szybko widzicie takie słowo, tak? Polecić wam oczywiście kanał Czerwcowej Lenki, której standardowo już polecam kanał, jeśli was interesuje gotowanie, słuchajcie, sprzątanie, hole, to czyli prezentacja zakupów, tudzież innej garderoby i jeszcze nie wiadomo co. No i ja mam jeszcze drugi kanał, no przecież tam prezentuję audiobooki, bardzo ciekawe książki, które traktują na przykład wobec nadchodzącej II wojny światowej pana Studnickiego, bardzo ciekawa książka, ale też trudna, można się dużo dowiedzieć, jeśli chodzi o sytuację jaka była w II Rzeczypospolitej Polskiej w dwudziestoleciu międzywojennym, jak pewne sprawy były widziane, a teraz prezentuję na swoim kanale, no przecież książkę Rudolfa Gamma, tytuł Swastyka nad Gdańskiem. Tam bardzo ciekawe, takie lokalne spojrzenie prezentuje właśnie pan Rudolf Gamm na to, co się działo w Gdańsku przed wybuchem II wojny światowej, jakie dzieje, no naprawdę powiem wam, bardzo ciekawa sprawa. Także ja ze swojej strony chciałem powiedzieć to wszystko, kłaniam się wam, pozdrawiam was, trzymajcie się, cześć.